Słuchajcie, kolejny króciutki odcineczek z tego naszego sterownika oświetleniem choinkowym. Słuchajcie, będziemy dzisiaj, może krótki to krótki, ale dzisiaj będzie dużo, że tak powiem, do zapamiętania. I jest naprawdę bardzo fajnie, fajny sprzęcior będzie do sterowania czegokolwiek. Czy to będzie oświetlenie, czy to będzie... Co to jeszcze może być? No wszystko może być. No możemy drzwi zamykać, otwierać, możemy sobie przystosowywać ten sterowniczek do... Ten komputer jednoukładowy, że tak powiem, to jest komputer z systemem BASIC. No, a więc tak, zabieramy się do wklepania czegokolwiek, słuchajcie, najpierw do opowiedzenia naszego układu. Nasz układ można w sumie wykonać, zaraz wam tutaj postawię tą kamerkę malutką, można wykonać dosłownie na scalaku, na jednym kwarcu i na jednym kondensatorze. Ta płytka wcale nie jest, musi być aż taka wielka, nie? Zależy z czego zasilamy. Tu mamy zasilacz stabilizowany, akurat stabilizator LM7805 na 5V. Dioda jest tylko ta, się świeci po prostu tylko po to, żeby wiadomo było, że jest stan 5V. Atmega 1000, czekajcie, 1284P, on przynosi 20 MHz, kwarc jest 16 MHz, tak jak mówiłem, złącze ISP, płytka w ten sposób wykonana, złącze karty SD, lub tu można sobie wstawić pamięć, taką zwykłą małą kostkę, taką samą jak siedzi w każdym jednym starym telewizorze, ze sterowaniem tym cyfrowym, nie? Czyli kostkę pamięci nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu jako sterownik, chyba że naprawdę będziemy pisać programy, które mają być wykonywane przez na przykład pół dnia i bez powtórki, bez możliwości powtórki, bo powtórkę to można w każdej chwili zrobić. Dobra, ja sobie tutaj z portu akurat pin oznaczony na Atmedze, tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, port 16 to jest pierwsza diutka, ja sobie tutaj zrobiłem taki mały wyświetlacz. W tej chwili już tutaj był wklepany program i ja go zatrzymałem na ostatnim diodzie. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. To są piny, nie mylić z pinami Atmegi, bo akurat to są piny wyjść cyfrowych D23. Tych wyjść mamy tutaj w koło tej Atmegi, dosłownie. Dosłownie wszystkie wejścia, wszystkie cztery porty ABCD możemy sobie użyć. 4 razy 8 to już mamy no sporo możliwości wyjść. Zabieramy się do pisania prostego programu, który nam rozświetli, włączy, wyłączy dany, po prostu dany port. Ok, jedziemy. Ok, ja już sobie tutaj wklepałem troszeczkę poleceniem list. Otwieramy to, co już mamy zapisane. No to jest mój program, który tutaj wykonuje po kolei. Każdą jedną diutkę włącza i wyłącza. No i od czego tutaj możemy zacząć, słuchajcie? Możemy sobie zacząć na przykład, jak tutaj mamy port D-Write po polsku. I port numer 23, spacja, kreska, height. Czyli włączenie. Ta linia 310 odpowiada włączeniu portu numer 23 na Atmedze, czyli tej ostatniej naszej diutce. I tutaj mam po kolei wszystkie te porty zapisane. Także słuchajcie, może zrobimy od początku. Troszeczkę było pisania, wiecie co? Może ja bym to zapisał na kartę. Aby to wam zademonstrować od początku. No dobra, ale teraz tu mamy program tak. Po kolei od dziesiątki on idzie. I po kolei taką włącza port height. Komenda. D-write komenda i port, numer portu i height to włączenie. Później czas tego włączenia, delay. 300 tu mamy, czyli 1000 to mamy sekundę. 300 milisekund. D-write i znowu ta sama komenda. I numer tego samego portu, tak jak widzicie, 18. Low to jest wyłączenie naszej diutki. I 5 milisekund delay tego czasu. I następny the write
już port 19 i kolejny port możemy sobie pisać. Program jest wykonywany od góry do dołu. W ten sposób zagrało run. Wykonujemy program, słuchajcie, ten program, który szedł do tej pory. A w tym drugim programie, numer 11, na linii nie mamy nic w tej chwili, nie? No i on się teraz wykonuje 100 razy. Nie no, 10 było. A, sorry, okej. Okay. Przerwałem, ale czemu? Run. Moment. Run, komenda. A czemu kliknął sorry? O co chodzi? Aha, bo drugiego programu nie zatrybił. Nie no, 100 razy powinno to przejść. Ja tutaj sobie postawiałem czasy. Jak to edytować, to jest też bardzo... No właśnie, drugiego programu nie wykonuję. Dobra, to 11 linia, wyczyścimy ją. Mendo list. No i teraz zobaczmy, że powinno wykonać to 100 razy. Jak ten program edytować, to zaraz wam pokażę, bo to jest bardzo prosta sprawa, słuchajcie. Może tak. Jak to zapisać? Ten program zapisać do pamięci procka, żeby potem po odłączeniu klawiatury wszystkiego, tylko po włączeniu zaczynało wykonywać po resecie. Po resecie, zobaczcie, wykonuje program, nie? Escape'em możemy wyjść z tego programu. Zatrzymać po prostu program. Nie wychodzimy, tylko zatrzymujemy. Zróbmy sobie tak, jak piszemy list, to mamy ten nasz program, nie? Czyli zróbmy sobie E, wpiszemy komendę E, format. I w tej chwili wykasujemy wszystko i od początku będziemy sobie pisać, bo już pokazałem, to już teraz niekonieczność. To jest fajna sprawa, że można sobie sterować obojętnie, co tutaj podłączymy, jaki moduł wykonawczy, to możemy sobie ustawić czasy włączenia, wyłączenia, tak jak już mówiłem, nie? Jedno z bardzo prostych, że tak powiem, no dobra, zrobiło. Zrobiło list. Mamy jeszcze ten program w pamięci tej, no, takiej pamięci, że tak powiem, to co zostało napisane, ale po resecie ten program zginie, słuchajcie. I odpalił się nasz Basic z całą zawartością pamięci. I teraz list mamy czysty. Czyściutki komputer, nic nie mamy. A więc co? Zaczynamy pisać program, odpalamy, dajmy na to pierwszy port, to jest numer 16 u mnie, to jest pierwszy port D. Czyli, no co? Jedziemy z pisaniem programu, takiego najprostszego. Jak pokażę, jak włączyć, jak wyłączyć poszczególną diodę. Czyli tak, robimy tak. Numer... Od pierwszego będziemy numerować. For... parametr, obojętnie, może być K równe 1, to no, 10 razy niech wykona ten program. Następna linijka, 2. Co robimy? W dwójce wpisujemy D w write, w i T. I port numer 16 to będzie nasze pierwsze wyjście. Bo tak akurat wpiąłem w Atmega. Mogę ją przepiąć gdzie indziej, nie? Port 16, pierwsze wyjście. Spacja. H, I, G, HIG. A, źle napisałem. Dobra, jeszcze raz. Dwójka. D, W, R, I, T. 16. Spacja. Przecinek. HIG, HIG. Aby sprawdzić, co już mamy, list. Mamy dwa wiersze. Devrite, 16, włączenie. I teraz tak, trzeci wiersz, na jaki czas mamy włączyć ten port? Czyli włączamy sobie... piszemy 3, D... czekaj, delay, delay, A, E. Nie, źle napisałem delay. Dobra, jeszcze raz, trójka.
Zobaczymy, co tu mamy. List. Trójkę edytujemy, dobra, trójka. Delay. No i teraz czas na przykład dajmy na to 1 sekunda, czyli 1000. O, 10 tysięcy wklepałem, 10 sekund. No dobra, niech będzie 10 sekund. Zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, jeszcze raz list. Mamy 3 wiersze wpisane. Ok, czwarty wiersz będzie wyłączenie po 10 sekundach. Czwarty wiersz to jest the write. Znowu powtarzamy to samo pod 16. The write. Port 16, spacja, przecinek, love. Czyli zapisaliśmy czwarty wiersz, że... I piąty wiersz, słuchajcie, piąty wiersz. Piąty wiersz, to mamy czas tego wyłączenia. No to zróbmy sobie, jak tu było 10 sekund, no to wyłączmy go na 2 sekundy, nie? No to dobra, to piszemy piąty wiersz, delay, to są czasy delay. I 2 sekundy to jest 2000. Ok. No i dobra. I teraz list pokazuje nam, co żeśmy napisali. Napisaliśmy pierwszą regułę do pierwszej diody, włączenie na height, włączenie na 10 sekund. 10 tysięcy, tak, 10 sekund. DevWrite 16, portu 16. Love, wyłączenie na 2 sekundy. No i zobaczymy teraz, co się będzie działo na tym pierwszym porcie. Run, czyli run. Włączyła się diodka na 10 sekund. Idzie program. I zobaczymy, czy się wyłączy na 2. Znaczy, nie będzie wiadomo, czy na 2 się wyłączy. Bo się, no, się wyłączyło na 2 i się zakończył program. Ale żeby teraz to się powtarzało, to musimy właśnie to pierwszą, ten for k równa 1 to 10, czyli 10 razy. Chcemy, żeby ta diutka po prostu na te 2 sekundy gasła i z powrotem się zaczynał ten sam program, czyli piszemy jeszcze szóstą linijkę i piszemy sobie next spacja k list. Patrzymy, co mamy. Mamy 6 linijek, mamy next parametr k, bo parametr k to jest nasz pierwszy program. I teraz run. Ok, włączyła się diutka na te 10 sekund. Możemy sobie to zmniejszyć zaraz. A edytujemy bardzo prosty sposób. Numer linii i zobaczcie, na 2 sekundy zgasła i znowu się zapaliła. I znowu program ruszył od początku. Widzicie, o co chodzi? I każde jedno wyjście możemy oddzielnie sobie tak opisywać. Możemy robić różne rzeczy. Dobra, przyspieszmy ją. Czyli zrobimy sobie tak, bardzo prosty sposób. Tutaj mamy trójka, trzecia linia, delay, 10 tysięcy. No to zatrzymajmy program escape'em. OK. I trzecia linia, czyli 3, edytujemy. Źle. Jeszcze raz. Delay. No dobra, i dajmy na to sobie 500, pół sekundy. Ok, włączenie będzie na pół sekundy, wyłączenie zostawiamy na 2. Tak? Delay, pół sekundy, wyłączamy na 2. Run, enter. Zobaczcie, pół sekundy. Co 2 sekundy. Jedziemy dalej. Ustawmy sobie, żeby teraz na porcie 4 migała diutka na zmianę z pierwszym portem. Czyli tu mieliśmy 16, 17, 18, na porcie 19 wykonało 10 razy program i koniec programu. Możemy sobie tutaj wklepać nieskończoność. 0 albo w ogóle tego to wywalamy, for k równa 1 i nic więcej nie piszemy i wtedy mamy nieskończoność. Czyli cały czas klepie od początku.
nie musimy sobie zaznaczyć, znaczy, no dobrze by było, możemy sobie ten parametr ustawić inny, teraz następny programik dopisać, że parametr inny i się odnieść z tego programu do tego innego programu. Także tutaj będzie bardzo fajnie, bo teraz słuchajcie, zróbmy właśnie tak jak chciałem, na zmianę. Czyli jednym słowem to z tym. Czyli jeśli tutaj mamy... możemy sobie dopisać, bo właśnie jak to 10 bym numerował, no to bym mógł sobie wklepać jeszcze pomiędzy linie, nie? A w tej chwili nie mogę wklepać linii, czyli sobie teraz tak. Next K wyrzucamy, no bo piszemy dalej program. Czyli szóstkę edytujemy, szósta linia. I teraz for, nie for, tylko devwrite, devwrite i port numer 19, spacja, kreska, hig. Ok, włączyliśmy, tylko teraz na jaki czas? Włączymy go też na pół sekundy, czyli delay, piszemy dalej siódemka, delay, spacja, 500, ok, list, komenda, wyświetla nam to, co żeśmy już wklepali w pamięć. No dobra, na pół sekundy się zapala, ale teraz tak, port 19 się zapali, ale na pół sekundy, ale on dalej nie pójdzie. Znaczy pójdzie, bo w tej chwili, jeśli byśmy zapętlili ten program, to by on się tylko raz zapalił, i by był zapalony. Pewnie, że jest na pół sekundy tylko, ale on sam nie zgaśnie. Czyli piszemy linię numer 8. Devwrite. Jeszcze raz. 8. Devwrite. Spacja. Port numer 19. Love. Ok. I dziewiąto na jaki czas? I na czas... Jak tutaj mieliśmy pierwsze liutki na 2000, no to teraz tej drugiej byśmy zrobili sobie na sekundę. Czyli on będzie sobie dwa razy mignie w trakcie, kiedy ten pierwszy liutka... pierwsza liutka... Nie no dobra, zróbmy na 2 sekundy, żeby było porówno, żeby one na zmianę sobie migały, nie? Czyli teraz tak, mamy... Co my już mamy napisane? List, 8, devwrite, 19, love i teraz tak... 9... i spacja i delete. Delay, nie delete. Delay. Spacja 2 sekundy. Ok. List. Mamy nasz programik. Który jeszcze żeśmy tam niczym nie nazwali. Mogliśmy sobie dodać funkcję print i w princie sobie, żeby nam wyświetlało na ekranie, że start lub stop. Wiecie o co chodzi, jak już byśmy mieli na stałe ekran, ale ten sterownik będzie pracował w ogóle poza podłączeniem. Tylko jednorazowo ustalimy sobie, napiszemy program, który będzie trwał wykonanie programu na przykład 12 godzin, czy tam 8 godzin i sobie wieczorkiem się włączy, on w nocy się sobie sam wyłączy i będzie nam oszczędzał prąd. Czyli jednym słowem teraz tak, run i zobaczmy co się dzieje na wyświetlaczu. Nic. Czekajcie. Moment. Run. Pierwsza diutka. Druga diutka. I koniec programu. List. I koniec programu. I słuchajcie, tyle było klepania, żebyśmy dwa razy zaświecili 16 port, czy pierwszy port i czwarty. A teraz, żeby to zapętlić, to parametr K mamy na początku tego, jak widzicie. Czyli piszemy 10 linię, next, next, przejdź, next, następny, spacja K. I klepiemy run. I słuchajcie. I tyle, ile mamy w K, to tyle razy nam powtórzy program, czyli
Czyli zaczynamy. Pierwsza diutka, druga diutka, znaczy czwarta diutka. Widzicie, o co chodzi? Teraz tak, jakbyśmy to naprawdę przyspieszyli, on zrobi to nam tylko 10 razy. Jakbyśmy te 4 diutki po kolei sobie zrobili, możemy sobie tu zamiast tych diutek podłączyć silnik krokowy. I długość wykonywania programu, na przykład tego K1, możemy... No dobra, ale co się stanie? Możemy sobie przypisać to do silnika. Czyli wykonamy sobie ruch silnika w lewo, później następny programik na przykład będzie IJKLMO i koniec, i się zatrzymało na wyświetlaczu. Bardzo polecam, słuchajcie, na każdą jedną Atmegę ten program można sobie wsadzić, zapakować z zwykłego heksa, i to jest program, no, Kini Basic. Czyli nasz taki zwykły, stary Basic, troszeczkę się różniący tam kilkoma komendami, no na przykład z tym list. No i jak normalnie w komendzie list, to mógłbym na przykład wyświetlić tylko na przykład czwartą linijkę, chcę wyświetlić całego programu, bo ten program może być duży, nie? Jak się cofnąć? List było zawsze spacja 4 i powinno nam wyświetlić tylko czwartą linijkę. A tu wyświetliło nam, słuchajcie, od czwartej linijki. Widzicie? Jest troszeczkę inaczej niż list. Teraz mamy całość. Od pierwszej linijki program wyświetlony. No i dobra. I tymi dwoma klikami. Przyspieszamy sobie tempo na przykład pierwszego wejścia. No to pierwsze wejście mamy tutaj tempo 500 przy trójce. 500. I wygaszenie mamy na 2 sekundy. No to zrobimy sobie tak. Trzeci. Piszemy trzeci list. Znaczy trzeci ten. Trzecia linijka. Delay. No i tutaj przyspieszymy go do 100, czyli 10 milisekund. 100 milisekund. OK. A wyłączenie to jest linijka numer 5. Wyłączenie zrobimy na 200 milisekund, czyli piąta linijka. Delay. 200. Enter. List. Zobaczmy, czy się zmieniło. 100, 200 się zmieniło w programie. I teraz jeszcze tutaj tą przyspieszymy, drugą diutkę na 500, na 200. Tam na to, dziewiątka. Czyli tak, włączenie 500, to jest siódemka i dziewiątka to jest... dziewiątka to jest 2000, czyli teraz robimy tak, siódemeczka. Delay. Przyspieszamy na 100. Tak jak było z tamtym. Będzie chwila przerwy pomiędzy przejściem jednym a drugim. A dziewiątka, delay, 200. A źle zrobiłem, nie zapisałem linijki. Dziewiąta linijka, delay, 200. Patrzę, że to jest za krótki wpis. List pokazuje nam ten dotychczasowy program, nie? Delay. 200. Mamy 100 włączenie, 200, czyli krótki impuls i wyłączenie dwa razy dłuższe, czyli włączenie high, low i powtórka high, low 10 razy. To 10 razy run. Moment, run. Kurde. Run. Zobaczcie, jak fajnie popierdyka. 10 razy i koniec. No to dobra, to zróbmy, żeby to 100 razy nam szło, nie? Czyli edytujemy jedynka, pierwszy wpis, for k równe 1, to 100 razy, bo krótko nam ten program trwał. No dobra. I teraz wali nam 100 cykli tego programu. Piszemy tu 10 tysięcy i mamy 8 godzin w bani. Powtórek, nie? No dobra, to tyle chciałem na dzisiaj wam pokazać. Słuchajcie, naprawdę możecie to jeden procek zastosować do całego komputera, którym później można sobie sterować
cuda nie widy. W następnym odcinku robimy moduł wykonawczy. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, słuchajcie. No i teraz tak, zanik prądu, jebut, pierdut i nasze pisanie, wszystko poszło. Się walić. Znaczy tak brzydko mówię, no ale to mało ważne, słuchajcie. Czyli co robimy? Musimy najpierw wyczyścić, a wyczyściłem już wszystko z naszej pamięci. E, komenda E, format. Okej. Wyczyścimy nasz format, sformatujemy po prostu naszą kostkę EEPROM, która jest zawarta w ATMEDze. O, się skończyło. I teraz E, save. E, save. Okej. No i teraz patrzcie, jaki motyw. Wyłączam zasilanie. Wyłączyłem zasilanie urządzenia. Mogę odpiąć komputer. I zobaczcie, i ruszył nam program od razu z automatu po włączeniu zasilania. Zrobi nam te 100 razy i się sam wyłączy. A żeby go zatrzymać, słuchajcie, no w tej chwili tutaj nie mamy, bo idzie program, nie mamy nic wyświetlone. Escape na klawiaturze. Zatrzymujemy program. List. Wchodzimy list i mamy z powrotem swój format, swój program, który żeśmy do tej pory napisali. Możemy równie dobrze zapisać to do pliku, wkładając kartę Compact Flasha i zapisujemy nie E, tylko D. Formatujemy D, format to Compact Flasha. Ja teraz nie mam akurat, bo nie mam w tej chwili, bo on obsługuje tylko 256 MB. A gdzieś może nie mam taką. Słuchajcie, gdzieś miałem taką malutką, taką starą kartę 256 MB, także tutaj jedynki, dwójki nie przyjmowało. Karta musi być bez, całkowicie bez żadnego formatu, czyli wyczyszczone kompletnie zero. On sobie e-format, sobie tutaj d-format akurat wklepiemy, sformatujemy i już mamy format 3, FAT. Bodajże nawet nie FAT32, tylko FAT. Ale do odczytania w każdym jednym Windowsie, nie? Także... Możemy później sobie to ściągać na... No i klepać możemy w te programy na komputerze, nie? Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, sterowniczek powstaje. Oczywiście całość jest link na moim blogu do wykonania tego mikrokomputera Basic. W następnym odcinku układ wykonawczy na triakach, na optotranzystorach, żeby to sobie oddzielić. Zabezpieczenie po 2 ampery na każdy kanał, 10 amper wejścia. Myślę, że nic dodać, nic ująć, tylko później się klepać, się bawić. No, jak dobrze pójdzie, to jeszcze wykorzystam te cztery porty, żeby podłączyć taki o wyświetlacz nawet z nawigacji. Tak, żebyśmy już mieli akurat to wszystko wklepane w małą obudowę, później to włożymy, żeby już nie było, żeby ten wyświetlacz był, no. Żeby niekonieczność było telewizora. No równie dobrze można w święta zamiast oglądać ten, czekajcie, Kevin Sam w Nowym Jorku czy Kevin Sam w domu, to możemy sobie równie dobrze podłączyć nasz telewizor i sterować oświetleniem. Dobra, pozdrawiam, łapki w górę, słuchajcie. Projekt na pewno pojedzie do was. Także tu na dole pod filmem jest link, możecie śmiało, że tak powiem, wspomagać te projekty. Ja lecę właśnie do sklepu, wydam część kasy z tego linku, kupię optotranzystory, triaki i płytkę laminat, żeby to wytrawić. No i kwas trzeba kupić. Dobra, dzięki, pozdrawiam.